Prezydent Andrzej Duda ogłosił żałobę narodową w związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Żałoba rozpoczęła się o 17:00, czyli od momentu wyprowadzenia trumny do Bazyliki Mariackiej. Wiele instytucji odwołało zaplanowane wcześniej imprezy. Wiemy na pewno, że dzisiaj nie odbędzie się spektakl Aida w Teatrze Wielkim. Na pewno będą też, właściwie jest już decyzja o tym, że są przełożone jutrzejsze koncert, warsztaty i otwarta próba baletu. Nie odbędą się też dwie imprezy w Łódzkim Domu Kultury. Koncert kolęd, który przełożono na późniejszy termin, i festiwal, który był zaplanowany na ten weekend. Festiwal odbędzie się w połowie lutego. Komenda Miejska Policji w Łodzi wzbogaciła się o 8 nowych radiowozów, 6 autoosobowych i 2 dostawcze. Wzmocnienie policyjnej floty kosztowało 800 tysięcy złotych. Te, które dzisiaj otrzymujemy, zastąpią najbardziej wysłużone, z bardzo dużym przebiegiem, które po prostu wyeksploatowane trzeba będzie, mówiąc wprost, zezłomować, a na łódzkie ulice wyjadą radiowozy nowoczesne. Jak uczyć się, to od najlepszych. Uczniowie koluszkowskich szkół szlifowali swoje umiejętności łyżwiarskie pod okiem polskich panczynistów. Spotkanie ze sportowcami na lodowisku Biały Orlik z okazji zbliżających się ferii zimowych przygotowała policja w Koluszkach. Nigdy nie przewidujemy tego, czy upadniemy na lodzie, czy nie, ale zawsze warto się zabezpieczyć w jakiś sposób. Czy to będzie czapka, rękawiczki, na pewno w jakiś sposób nas uchronią przed większymi obrażeniami podczas upadku. Teraz to wszystko. Czekam na Państwa o 18:30. Do zobaczenia.